Ten sportowy kamp to cykliczna impreza, która co roku cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci. Bardzo się podoba, jest to super. Podoba mi się to, że jesteśmy tak zgrane i jak sobie pomagamy nawzajem i że jest tu bardzo fajnie. Na tegoroczną edycję zapisy trwały tylko 20 godzin. Liczba miejsc była ograniczona, a chętnych było bardzo dużo. Celem obozu nie jest tylko i wyłącznie trenowanie siatkówki. Ja mam jeden cel, tak, żeby rozpowszechniać sport, żeby dzieci nie siedziały przy komputerach, żeby rodzice mieli trochę tańsze te wakacje, no i żeby umilić im to dzieciństwo. Prócz zajęć sportowych nie mogło zabraknąć także atrakcji pozasportowych. A z czego słynie ziemia wałecka? Spływ kajakowy i park linowy w Rudnicy to jest taki nieodzewny element naszego festiwalu. Od 2 lat też zapraszamy uczestników do udziału w zajęciach w lokalnym centrum nauki. Jednak przede wszystkim obóz w Wałczu to etap przygotowań młodych sportowców do nowego sezonu. Tutaj mogą wraz z trenerami szkolić się przy wybitnych trenerach i sprawdzić swoje umiejętności na tle innych zespołów z całej Polski.